Siemanko, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj łowimy wspólnie. Siema. I łowimy dzisiaj na takich stawach po wykopaliskach. Takie stawy, żwirowiska. Tak bym to ocenił, tam jest pierwszy, większy staw. Tak, dokładnie. To jest staw, w którym są ryby. W tamtym jeszcze jest cały czas kopany i tam jeszcze ryb nie ma. Nie wiadomo, czy będą. Tak, dzisiaj pierwszy raz łowimy na tym stawie zapoznawczo. Łowimy jakieś 15 minut. Tak. Udało mi się złowić jednego karasia i teraz tu amur. Tak. Jeden karaś i tu amur. Takie oczywiście rybki będziemy puszczali. Taki amurek. Rybka jak najbardziej bardzo fajna. 33 cm. Super odjazdy. Bardzo fajnie walczył. Tak, kapitalna walka na fiderze. Mamy dwie spławikówki. Tam jest spławiczek. No i tutaj na fiderka złowiony właśnie taki amur, którego na razie wrzucimy do siaty, a potem będziemy wszystkie ryby wypuszczali. No bo szkoda takiego amurka, niech sobie jeszcze urośnie, ale naprawdę na 15 minut pierwsze wetkowania na tym stawie, no emocji naprawdę nie zabrakło, zdecydowanie. I my łowimy dalej i będziemy próbowali złowić coś jeszcze większego. Także jest kolejna ryba, znowu na feedera. Ta jest taka mniejsza, ale nie... Oj. O, podbierzemy Dawidowi. Czy to znowu będzie amur? Amur pierwszy naprawdę... Nie, z podbierakiem sobie poradzę. Walczył kapitalnie. Ja tutaj... Patrzcie, krzywę karabina. To jest chyba, wydaje mi się, amur. Mniejszy od poprzedniego, więc... No ten staw... Nie. Karpik chyba. Tak, karpik. Tak, to jest karpik. Mały karpik. Także na wpuszczenie zaraz też wypuścimy amura. Nie ma co ich męczyć. Tak, nie ma co męczyć tych ryb. Mały sazan. Dokładnie, mały sezanik. No co, ale i taka ryba potrafi naprawdę walczyć o swoje. Więc za chwilę odczepimy tego karpia i będziemy wędkowali dalej, wypuścimy także tego amurka, żeby tych ryb nie męczyć. Teraz już zobaczymy. Ale jak się uda, bo trochę mocno zapracujemy, lepiej. Pracuję. Proszę cię, nie nagrywaj moktarków, co? Tak, i inna potoczna nazwa tego stawu to stawy ryb. Taki karpik na federka. Od razu ci do wody. No i od razu wypuścimy też jeszcze tego amurka, żeby się nie męczył. No i wiemy jedno, że na fidera już mamy amura i karpia, więc chyba czyli na fidera. Trzy gatunki ryb. Taki mały karaś, tak, których jest tutaj pełno. No i na fidera, także największa ryba dzisiaj w razie. Jest taki amurek. Też leci do wody. Tak, odpłynął, więc łowimy dalej i liczymy na jeszcze fajniejsze, większe ryby, może koło 2 kilo, bo takie tutaj są, więc jedziemy dalej. Tak wyglądał mój zestaw. Bartek ma rybę. Tak, Bartek ma rybę, ale jest to chyba karaś. Zobaczymy, to już chyba będzie piąty karaś. Karasie nie są jakieś duże, ale zawsze coś jest. Całkiem fajny karaś, z 10-12 cm. Ja miałem przed chwilą potężną rybę, niestety nie udało mi się doholować. I teraz wam pokażę, jak wygląda mój zestaw. Tutaj jest taki koszyk do metody. Przypon 20 cm i na końcu 4 mady. Teraz wykonam rzut na jakiś 30 metr. No i zobaczymy. Także proszę państwa, przed nami rzut na fidera. Pięknie poleciało. Właśnie, jakieś zaczepy tu się pojedyncze zdarzają, ale jest ok. Myślę, że przerobimy jedną wędkę na grunt jeszcze, bo to naprawdę na grunt Bartek uderzają te większe ryby. Bartek sobie przerobi moją wędkę, która jest na spławik, na grunt. Lubek. Ponieważ ja na nią zaraz jeszcze nie łowię. A na grunt zdarzają się większe i ciekawsze ryby. Więc o, już się właśnie było brań na federze. Spróbuję tutaj przybliżyć to. Potem to na federa wziął amur, karp sazan, dwa karasie oraz było jedno mocniejsze branie. Zobaczymy, czy tym razem może się uda tutaj nagrać. To jest pierwsze wędkowanie na tym stawie nasze, ale na pewno nie ostatnie. Tak, na pewno nie ostatnie. Jeszcze polowali na te amury. A może nawet jesiotr kiedyś uderzy. Tak, też tutaj są jesiotry zapowieści. Nie są to jesiotry wielkich rozmiarów. Ale są, jeszcze nigdy jesiotrem nie złapałem. Na pewno taki jesiotr wywołałby uśmiech na mojej twarzy.
No bo jednak ryba, której jeszcze nigdy gdzieś nie zapaliśmy, daje nam radość. Tak zawsze cieszy. No i czekam na brania. Także moi drodzy, fala się uspokoiła. 18.07 i kończymy tę część i przechodzimy do kolejnej. Pokażę wam dalej, co było złowione. No i łowimy dalej. Na federze są co chwilę jakieś brania, ale nie są to jakieś brania dużych ryb. Prawdopodobnie karasie. Ale jest bardzo ciepło i te karasie, większość tych karasi pływa przy powierzchni. Nie wiem, czy to widać, ale większość tych karaś właśnie pływa przy powierzchni. Bartek tam właśnie ma branie, ale niestety bez ryby. I ja mam tutaj właśnie na federze branie, ale niestety tylko naprężyło. Poczekamy, może uda się nagrać jakieś ciekawsze branie na federze. Bo Bartek tam nas niczym ciekawym nie zaskoczył teraz. Ale może zaraz. O! Po raz kolejny uderzyło. Lekko dziubię, więc zaraz będę zacinał. Jak będzie jakaś ciekawa ryba, to wam oczywiście pokażę. Mamy kolejną rybę, znowu na fidera. Czy to będzie coś większego? Zaraz się dowiemy. Może Dawid tam tutaj to bardziej oceni. No walczy bardzo fajnie. Zacznijmy zaraz, co to będzie. Tak, już tu kończę robić drugi zestaw. Jest karp. Na grunt. Mamy karpia. Bardzo zobaczymy właśnie jakiej wielkości. Ło, widzimy, że tutaj sporo się dzieje. Ten jest chyba trochę większy. Tak, na pewno będzie większy. Ale naprawdę te ryby są mega waleczne. W tym stawie za chwilę dwie wędki na grunt. Trochę zaskoczenia. Nie działo się tak za bardzo nic od 15 minut. I zaskoczę. No to będzie tym razem nie sazan, lecz pełną... Bardzo, patrz jak wędka pracuje. Wędka jak pracuje. Tak, tak. Nagraj tą wędkę może, co? Ja nie wiem. Karp królewski. Troszkę większy. Zwany pod inną nazwą. Lustrzeń. Troszkę większy. Myślę, że to będzie gdzieś z 60 deko. Tylko. Karpik, wydaje się, że 60 deko, więc za chwilę 60 cm. Tak, więc za chwilę też go odczepimy i będziemy wędkowali dalej. No i taki karpik idzie do wody teraz. Bardzo fajnie walczył. No i co, zarzucam i próbujemy po raz kolejny. Mamy godzinę 19.30 około. No i za chwilę będziemy kończyli wędkowanie. Nie pokazywaliśmy wam wszystkich ryb, bo to były w większości karasie. A te jeszcze największe, czyli amur, dwa karpie, widzieliście. Teraz Dawid tutaj też ściągnie jakąś rybkę. Zobaczymy, co to będzie na sam koniec. Wydaje się, że to jest raczej pewniaczek, że to będzie karaś. I tak jest, japoniec jest spowiony. Taki okaz. Takie tutaj, no praktycznie takie wszystkie Japonce. Także my jeszcze tutaj zarzucimy raz wędkę fiderową. No i będziemy się zwijać powoli i będziemy kończyć powolutku ten odcinek. Ale jeszcze zobaczymy, może coś jeszcze weźmie w ostatnich rzutach. Miejmy taką nadzieję. Także takim karasiem kończymy dzisiejszy odcinek. Dawid go tutaj elegancko wypuści. No i zamierzamy tutaj też przyjść w jutrzejszym dniu, w rano. Połowimy na jakieś fidery, bo wiemy, że tutaj na grunt fajnie się da połowić, bo pierwszy raz byliśmy w stawie, nie byliśmy pewni, dlatego też zaatakowaliśmy wędki na spławik, ale tam się nic nie działo.
Więc to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w kolejnych. Siemano. Siemano. Także jeszcze mam tutaj jedną rybę, kończącą to wędkowanie. Jest to karpik złowiony na odległościówkę z gruntu. Jeszcze go zaprezentujemy, żeby tutaj był na miniaturkę. Już no, mieliśmy kończyć, ale jeszcze wędkę, która była w wodzie, zaskoczyła znikąd pięknym tutaj wzięciem. Więc taki karp, nieduży, bo nieduży, ale jest. Wracam do wody. No i teraz już na pewno kończymy wędkowanie. Więc widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się, cześć!